Rzeszów kontra Jutrzenka Polonia Bydgoszcz. Mistrz Polski z Bydgoszczy kontra wicemistrz Polski z Gorzowa. To wyniki uzyskane w ubiegłym sezonu przez te dwa utytułowane kluby. W tym sezonie gorzowianom wiedzie się nieciekawie. Porażka na inaugurację nowego sezonu z Gnieznem. Wczoraj porażka z Zieloną Górą wysoko i dzisiaj do trzech razy sztuka. W kasku żółtym Jacek Golob, w czerwonym Piotr Paluch, w białym Tomasz Poprawski i w kasku niebieskim Walczak. Już weszli w pierwszy wiraz, walczą. Postawiło Walczaka z Bergo na prowadzeniu Jacek Golob w żółtym kasku. Na drugim miejscu również przedstawiciel klubu z Bydgoszczy Tomasz Poprawski. Jadą w tej chwili na 5-1 w tym pierwszym inaugurującym mecz wyścigu. Golob przed Poprawskim, ale Poprawskiego naciska Piotr Paluch w kasku czerwonym. Kapitan drużyny Pergo Gorzów. Jeszcze nie teraz, jeszcze spróbuje teraz ataku, ale dzielnie trzyma. I ostatnie okrążenie rozpoczęli. Jacek Golob, niezagrożony, zmierza do mety pierwszego wyścigu, a na drugiej i trzeciej pozycji walka. Piotr Paluch nie da rady Poprawskiemu. I 5-1 w pierwszym wyścigu zwycięstwo drużyny Jutrzenki Polonii Bydgoszcz. Pierwsze miejsce Jacek Golob, drugie miejsce Tomasz Poprawski, na trzecim miejscu Piotr Paluch i czwarty Waldemar Walczak. 5-1 i bardzo słabe otwarcie zawodów przez żużlowców klubu sportowego Pergo Gorzów. Przed nami drugi wyścig meczu Pergo Gorzów Jutrzenka Polonia Bydgoszcz. Wyścig, który na pewno będzie wydarzeniem tu na gorzowskim torze. Zmierzą się bowiem liderzy jednego i drugiego zespołu. W zespole gospodarzy Tony Richardson, a w drużynie gości Tomasz Golob. I właśnie Tomasz Golob w żółtym kasku już podjechał na pole startowe. Czerwony kask Tony Richardson. Obok siebie dwaj utytułowani rywale. W kasku białym Jacek Gomulski. Kolejny reprezentant drużyny z Bydgoszczy. I w kasku niebieskim Ryszard Franczyszyn, który powrócił do drużyny Pergo Gorzów w tym sezonie. I myślę, że udanie reprezentować będzie barwy wicemistrzów Polski. Ciekawe, jak ten wyścig ułoży się dla drużyny gospodarzy. Jeszcze raz tor pierwszy w kasku żółtym Tomasz Golob, Tony Richardson, Jacek Gomulski i Ryszard Franczyszyn. I rozpoczęli walkę. Tony Richardson. Wyczekał do końca i wyprzedził Tomasza Goloba. Teraz jadą gorzowianie na 5-1. Tony Richardson i Franczyszyn, pierwsze i drugie miejsce. Ale Tomasz Golob teraz po zewnętrznej stronie toru. Tomasz Golob. Myślę, że Tony Richardson nie odpuści tego wyścigu. Tony Richardson, Tomasz Golob, Ryszard Franczyszyn i na czwartym miejscu Jacek Gomulski. Walczy Tomasz Golob. Szeroko Tony Richardson. Tor bardzo dobry. Sprzyjający szybkiej jeździe. I w takiej też kolejności zakończą drugi wyścig. Tony Richardson, Tomasz Golob, Ryszard Franczyszyn i Jacek Gomulski. Dopisujemy punkty. 4-2 wygrali
Żużlowcy Pergo Gorzów poprawili wynik tego spotkania po dwóch wyścigach. Dopisujemy punkty. 5 punktów na koncie drużyny Pergo Gorzów i 2 punkty dla Bydgoszczan, a więc 5 do 7 w tej chwili prowadzi drużyna Jutrzenki Polonii Bydgoszcz po drugim wyścigu tego spotkania. I przed nami kolejne emocje. Tomasz Bajerski, kask czerwony. Dlatego zawodnika liczą kibice w Gorzowie, że wreszcie przebudzi się ten utalentowany kierowca i zacznie zdobywać punkty dla swojego zespołu. Kask czerwony, Tomasz Bajerski. W kasku żółtym Henka Gustafsson, reprezentujący barwy Bydgoszczan. W kasku niebieskim Krzysztof Cegielski i Krzysztof Słaboń. Postawiło Słabonia na starcie. Pojechał dalej, ale już nie będzie miał chyba większych szans. Tam również walka teraz, walka na prowadzeniu w kasku niebieskim Cegielski. Tak. I dwaj żużlowcy gorzowscy za plecami Henki Gustafsona, który osiąga przewagę ten kasku żółtym. I za nim Tomasz Bajerski w kasku czerwonym i Krzysztof Cegielski, reprezentanci Pergo Gorzów. Zanosi się na wynik remisowy po 3. I daleko, daleko w tyle Pechowiec na starcie, Krzysztof Słaboń z Bydgoszczy. Spokojnie jadą gorzowianie, nie podejmują już walki z Henką Gustafssonem. Tak, koniec wyścigu, remisowo 3 do 3 dopisujemy punkty. 3 punkty na koncie drużyny z Gorzowa. Mają już żużlowcy ich 8. Również 3 dopisujemy Bydgoszczanom. Mają 10. 10 do 8 po 3 wyścigach prowadzi drużyna Jutrzenki Polonii Bydgoszcz. Niewielu kibiców na stadionie żużlowym imienia Edwarda Jancarza w Gorzowie Wielkopolskim. Kibice kochają ten sport, ale i przychodzą w nadkomplecie, kiedy ich drużyna spisuje się nadzwyczaj dobrze w rozgrywkach ligowych. Pierwszy mecz na inaugurację przegrany, drugi wczorajszy zaległy mecz z Kolmosem Zielona Góra, również wysoko przegrany, 33 do 57, 18 punktów Toniego Richardsona i tylko 15 zdobyli pozostali jego koledzy z drużyny, ale myślę, że ten stadion jeszcze będzie przeżywał najazd kibiców i nadkomplet publiczności, bo tak bywało, kiedy walczyli o Mistrzostwo Polski. 12 tysięcy widzów w nadkomplecie. Czwarty wyścig. Kask niebieski Paweł Nizioł. Gorzów biały Michał Robacki Bydgoszcz. Czerwony Toni Richardson. Pergo Gorzów i kask żółty. Najbliżej ogrodzenia Tomasz Golob. Zapowiada się po raz kolejny fantastyczna walka w czwartym wyścigu. Toni Richardson, kask czerwony i kask żółty, Tomasz Golob. Za chwilę start. Po 3 wyścigach 10 do 8 prowadzą żużlowcy z Bydgoszczy. Postawiło Toniego Richardson, ale Golob po zewnętrznej. Czy szybszy będzie motocykl na prostej Toniego Richardsona? Nie, Tomasz Golob wyciągnął wnioski z drugiego wyścigu i teraz podyktował warunki gry Toniemu Richardsonowi. Pasjonujemy się walką tych dwóch kierowców. Tomasz Golob, kask żółty i kask czerwony, Toni Richardson. Zbliża się Toni do Goloba, ale bezpieczną odległość utrzymuje nasz znakomity polski kierowca. Tomasz Golob, lider w drużynie
Jutrzenki Polonii Bydgoszcz. Oprócz Henki Gustafssona to dwaj najlepsi kierowcy. Jest tam jeszcze jeden utytułowany zawodnik. Piotr Protasiewicz nie startuje w tym meczu. Kontuzja wyeliminowała go z gry. Tomasz Golob przed Tonim Richardsonem na trzecim miejscu w kasku niebieskim. Paweł Nizioł i na miejscu czwartym Michał Robacki. A więc kolejny wyścig kończy się remisem 3-3. 11-13 przegrywa drużyna Pergogorzów. I tutaj dwaj znakomici zawodnicy. Tomasz Golob, kask żółty i kask czerwony Tony Richardson. Dwaj wielcy kierowcy ze światowych torów. Znają się bardzo dobrze, są przyjaciółmi, ale kiedy przychodzi walczyć o ligowe punkty, wtedy każdy jedzie na maksimum swoich możliwości, nie ogląda się na rywala. Za chwilę piąty wyścig meczu Pergogorzów-Jutrzenka Polonia Bydgoszcz. Przypomnę, 11-13 przegrywają gospodarze, ale mecz jest zacięty i myślę, że podopieczni trenera utytułowanego, znanego wszystkim kibicom sportu żużlowego, Zenona Plecha, bo ten zawodnik był, jest trenerem drużyny Pergo, jeszcze pokażą, na co ich stać. W kasku białym na torze pierwszym Tomasz Poprawski, Jutrzenka Bydgoszcz, kask niebieski Dariusz Stenka, Pergo, kask żółty Henka Gustafsson, Jutrzenka Bydgoszcz i Tomasz Bajerski w kasku czerwonym, przyczajony tuż przy ogrodzeniu, tuż przy bandzie. Czerwona flaga. Sędzia główny zawodów sygnalizował złe ustawienie na starcie zawodników. Odjechał Tomasz Bajerski. Już wszystko w porządku i czekamy. Drużyna Pergo, kask niebieski i czerwony. Tomasz Bajerski walczy z Henką Gustafssonem. Tomasz Bajerski szybko teraz na prostej, ale będzie niebezpiecznie. Tak, i tak to musiało się skończyć. Tomasz Bajerski przeszarżował na wirażu. I niestety wyścig zostaje przerwany. I ciekawe, jaką decyzję podejmie sędzia główny zawodów. Tomasz Bajerski wykluczony za spowodowanie przerwania wyścigu. Szkoda tych punktów. Przeszarżował, widzieliśmy, w walce z Henką Gustafssonem i musiało się to tak właśnie skończyć. Szkoda i drużyna Pergo pozbawiona Tomasza Bajerskiego przystąpi do piątego wyścigu w osłabionym składzie. I faworytami są tutaj oczywiście żużlowcy z Bydgoszczy. I oto powtórzony wyścig piąty. Tomasz Poprawski, kask biały, pole startowe numer 1, zawodnik Jutrzynki Polonii Bydgoszcz. W kasku niebieskim Dariusz Stenka, Pergogorzów. I w kasku żółtym Henka Gustafsson. Bez Tomasza Bajerskiego powtórzony wyścig piąty. I zdecydowanymi faworytami są oczywiście żużlowcy z Bydgoszczy. A w zasadzie ten kierowca w żółtym kasku, Henka Gustafsson. I zobaczymy, jak poradzi sobie osamotniony reprezentant Pergogorzów Dariusz Stenka w kasku niebieskim. Henka Gustafsson. Zamknął Stenkę Poprawski i zdecydowanie żużlowcy z Bydgoszczy. Henka Gustafsson, na drugim miejscu Tomasz Poprawski i walczący Stenka. Zbliżył się do Poprawskiego Stenka.
ale jak na razie prym w tym wyścigu wiodą żużlowcy klubu Jutrzenka Polonia Bydgoszcz, aktualnych mistrzów Polski. Henka Gustafsson, Poprawski. I chyba już zrezygnowany Dariusz Stenka. Pogodził się chyba z tą trzecią pozycją. Teraz jeszcze po zewnętrznej próbuje atakować. Ściął teraz do wewnętrznej. Nic z tego. Henka Gustafsson. 3 punkty na miejscu drugim. Tomasz Poprawski. 2 punkty. I 1 punkt. Dariusz Stenka. 5-1 wysokie zwycięstwo w 5. wyścigu drużyny z Bydgoszczy i 18-12 prowadzenie drużyny mistrzów Polski. Pierwsze pole startowe Jacek Gomulski, Polonia Jutrzenka. Kask niebieski, Ryszard Franczyszyn, Pergogorzów. Jacek Golob, kask żółty i kask czerwony, Piotr Paluch. Wystartowali Jacek Golob, a tuż za nim Piotr Paluch i Ryszard Franczyszyn. Walczą kierowcy Pergogorzów o punkty. Chcą doścignąć Jacka Golowa, ale ten uzyskał dość wyraźną przewagę. Na remis układa się ten wyścig 6. Jacek Gomulski zamyka stawkę w kasku białym, a na prowadzeniu Jacek Golob przed Piotrem Paluchem i Ryszardem Franczyszynem. Liczyliśmy po cichu, że żużlowcy z Gorzowa wygrają ten wyścig, poradzą sobie z duetem Jacek Golob i Jacek Gomulski. Nic z tego, remisowo, 6. wyścig, 3-3, 3 punkty Jacek Golob, 2 punkty Piotr Paluch, 1 punkt Ryszard Franczyszyn i na miejscu 4. Jacek Gomulski. Dopisujemy punkty. Remisowo po 3. 15 punktów na koncie Pergogorzów, a na koncie drużyny Jutrzenki Polonii Bydgoszcz punktów 21. 15-21. 6-punktowe prowadzenie drużyny mistrzów Polski. Wyścig młodzieżowców, wyścig juniorów, zawodników do lat 21. Zawsze 7. wyścig w meczu to pojedynek najmłodszych żużlowców. W białym kasku Krzysztof Słaboń z Bydgoszczy, kask niebieski Krzysztof Cegielski, Pergogorzów, Michał Robacki, kask żółty Bydgoszcz i Paweł Nizioł, kask czerwony Pergogorzów. Zawodnicy w kasku niebieskim i czerwonym to reprezentanci Pergogorzów. Teoretycznie są mocniejsi od swoich młodszych kolegów z drużyny Polonii Jutrzenki Bydgoszcz. Ale to tylko teoria, praktyka na torze może być zgoła odmienna. Wystartowali. Pierwszy wiraż po zewnętrznej. Atakują żużlowcy Pergogorzów. W tej chwili na prowadzeniu Cegielski i na drugie miejsce wychodzi Nizioł. W tej chwili na dwóch czołowych pozycjach młodzieżowcy Pergogorzów. Kontrolują przebieg wyścigu. Ogląda się Paweł Nizioł. Ubezpiecza pierwszą pozycję swojego kolegi z drużyny, Krzysztofa Cegielskiego. Jeżeli taka sytuacja utrzyma się do zakończenia tego biegu, żużlowcy z Gorzowa podreperują znacznie stan swojego punktowego kąta. Cegielski
i Nizioł. Cegielski i Nizioł. I koniec siódmego wyścigu. Siódmy wyścig, 5-1 dla młodzieżowców Pergogorzów. Młodzieżowcy Cegielski i Nizioł pokazali swoim starszym kolegom z drużyny, jak walczyć, jak zdobywać punkty, by dziś święcić triumf nad mistrzem Polski, aczkolwiek będzie to zadanie niezwykle, niezwykle trudne. 20 punktów na koncie Pergogorzów, 22 punkty na koncie Bydgoszczan i już tylko dwupunktowe prowadzenie drużyny Jutrzenki Polonii Bydgoszcz 22-20. Ósmy wyścig dnia. Na torze pierwszym w kasku czerwonym Tony Rickardson, lider w drużynie Pergogorzów. To ten, do którego należy rekord gorzowskiego toru 63 sekundy i 49 setnych. Ten rekord uzyskał w sierpniu ubiegłego roku Tony Rickardson w kasku właśnie czerwonym na pierwszym polu startowym. Obok niego Jacek Golob, kask żółty. Dalej w kasku niebieskim kolejny zawodnik drużyny gospodarzy Pergogorzów, Ryszard Franczyszyn, i w kasku białym czwarte pole startowe Tomasz Poprawski z Bydgoszczy. Tony Rickardson, Jacek Golob, Franczyszyn i Poprawski. Tony Rickardson wszedł odważnie. I przerwany wyścig. Wypadek na pierwszym wirażu Tomasza Poprawskiego z zespołu Jutrzenki Polonii Bydgoszcz. Ogromna prędkość na tym pierwszym wirażu. Są lekarze i miejmy nadzieję, że nic groźnego nie zdarzyło się zawodnikowi z Bydgoszczy. Kask żółty Henka Gustafsson, Paweł Nizioł, Krzysztof Słaboń, Tony Rickardson. Tony Rickardson! Nie, jednak Henka Gustafsson był lepszy w tym pierwszym wirażu, ale teraz chyba szybszy będzie na prostej. Tony Rickardson jeszcze walczy z Henką Gustafssonem. No, zacięty to będzie pojedynek. Wyszedł na prowadzenie Tony Rickardson, ale przy bandzie po zewnętrznej próbuje Henka Gustafsson dopaść swojego rywala. Ale nabrał na prostej szybkości Tony Rickardson. I dobrze, a co za ich plecami? Na trzecim miejscu w kasku niebieskim Paweł Nizioł, zawodnik Pergogorzów, i zamyka stawkę Krzysztof Słaboń z Bydgoszczy. Tony Rickardson, Henka Gustafsson, Paweł Nizioł i Krzysztof Słaboń. I przed nami ostatni wiraż. Tony Rickardson, 3 punkty. 2 punkty Henka Gustafsson. 1 punkt Paweł Nizioł i bez punktu Krzysztof Słaboń. 4-2 zwycięstwo drużyny Pergogorzów. I teraz dziękują sobie Tony Rickardson i Henka Gustafsson. I oto przed nami wyścig 11. Michał Robacki, tor biały. Jutrzenka Bydgoszcz, Tomasz Bajerski, kask czerwony. Tomasz Golob, kask żółty. I kask niebieski Krzysztof Cegielski. Krzysztof Cegielski wczoraj podczas meczu z Polmocem Zielona Góra rozsypał mu się silnik i dziś kupił go do niego Rickardson. Najciekawe, jak zaprezentuje się w walce jego maszyna. Tomasz Golob już na pierwszej pozycji, ale druga i trzecia lokata dla szuszlowców Pergogorzów, chociaż mocno atakuje teraz Michał Robacki. Właśnie Krzysztofa Cegielskiego, który jedzie na trzeciej pozycji. Tomasz Golob, Tomasz Bajerski, Krzysztof Cegielski
i Michał Robacki zamyka stawkę. Drużyna Polonii Jutrzenki Bydgoszcz osłabiona brakiem swojego bardzo dobrego zawodnika Piotra Protasiewicza, który nabawił się kontuzji. I lekarze nie zezwolili temu na start w tym spotkaniu. Piotr Protasiewicz, utytułowany zawodnik, zdobywał wiele laurów na Mistrzostwach Świata Juniorów. I na pewno niebawem wróci do drużyny. Zakończył się wyścig 11. Tomasz Golob, 3 punkty. 2 punkty Tomasz Bajerski, Krzysztof Cegielski i na miejscu 4 Michał Robacki. Remisowo 3-3 w wyścigu 11, a po 11 wyścigach punktacja 33-33. A przed nami 12 wyścig. Kask niebieski Ryszard Franczyszyn, biały Tomasz Poprawski, Polonia Jutrzenka. Kask czerwony Piotr Paluch i kask żółty Henka Gustafsson. Faworyt tego 12 wyścigu Henka Gustafsson. Ciekawe jak duet Gorzowski. Jak duet Gorzowski, Paluch i Franczyszyn. Franczyszyn, doświadczony zawodnik, zna ten tor znakomicie. Pierwsze pole startowe, drugi Tomasz Poprawski, Piotr Paluch, kapitan drużyny Gorzowskiego Pergo, przejął tę funkcję od Piotra Śwista, który od tego sezonu reprezentuje barwy Vanpuru Rzeszów. Piotr Świst po 13 latach reprezentowania barw Gorzowa wyjechał do Rzeszowa. Franczyszyn, Poprawski, Paluch i Gustafsson. Gustafsson z ostatniego, 4. pola startowego na miejscu pierwszym. Ale dobrze walczy teraz z nim Piotr Paluch. Oby nie przeszarżował, oby nie stracił szansy. Ale jeśli chce się wygrać i nawiązać walkę z tak znakomitym kierowcą, jakim jest Henka Gustafsson, trzeba jechać na maksa. Henka Gustafsson, Piotr Paluch na trzecim miejscu. Tomasz Poprawski z Bydgoszczy i stawkę zamyka Ryszard Franczyszyn. No cóż, teraz 4-2, jeśli tak zakończy się ten wyścig, 4-2 wygrają żużlowcy z Bydgoszczy. Henka Gustafsson, Paluch troszeczkę zakopał się na tym wirażu, ale już po prostej dobrze mknie do mety. Ostatni wiraż, Henka Gustafsson, Piotr Paluch, Tomasz Poprawski i zamyka stawkę zerowym dorobkiem punktowym Ryszard Franczyszyn. 4-2 zwycięstwo Jutrzenki Polonii Bydgoszcz w 12 wyścigu. I ponowne prowadzenie drużyny mistrzów Polski 37-35. Krzysztof Cegielski zmienił Waldemara Walczaka w tym 13 wyścigu w drużynie Pergo. Cegielski w kasku niebieskim, w kasku białym Jacek Gomulski, Jutrzenka Bydgoszcz. Kask czerwony Tomasz Bajerski z numerem 13. I 13 wyścig, oby szczęśliwy dla tego kierowcy. I na 4 polu startowym Jacek Golob w kasku żółtym. Cegielski, Gomulski, Bajerski, Golob. Sędzia zawodów zwraca uwagę Krzysztofowi Cegielskiemu. Źle ustawił motocykl na starcie. Niezgodnie z regulaminem. Musi być kąt prosty zachowany pomiędzy taśmą startową a przednim kołem.
I zamknęli bydgoszczanie. Żużlowców. Pergo Gorzów walczy. Tomasz Bajerski. A z walki o punkty odpadł Cegielski. Jacek Golob w pojedynku z Tomaszem Bajerskim. Na trzecim miejscu Jacek Gomulski. I powiększą bydgoszczanie przewagę w tym spotkaniu. Jacek Golob, Bajerski. I na trzecim miejscu Jacek Gomulski, a Krzysztof Cegielski, który zastąpił w tym wyścigu Waldemara Walczaka z powodu defektu maszyny, musiał opuścić tor. I kończy wyścig 13. Jacek Golob przed Tomaszem Bajerskim. I teraz linię mety minął Jacek Gomulski, również zdefektował mu motocykl, ale dojechał i dowiózł cenny punkt dla drużyny z Bydgoszczy. A więc 3 punkty Jacek Golob, 2 punkty Tomasz Bajerski, 1 punkt Jacek Gomulski i zwycięstwo 4-2 drużyny z Bydgoszczy. Powiększają przewagę 41-37. Prowadzenie drużyny mistrzów Polski. 2 ostatnie decydujące wyścigi meczu Pergo Gorzów, Jutrzenka, Polonia Bydgoszcz. Wyścig 14. W kasku żółtym z pierwszego pola startowego Jacek Golob. W kasku czerwonym Krzysztof Cegielski. W kasku białym Tomasz Poprawski i w kasku niebieskim Tomasz Bajerski. Golob, Cegielski, Poprawski i Bajerski. Prowadzenie 41-37 drużyny Polonii Bydgoszcz. I wydaje się, że drużyna mistrzów Polski dowiezie tę przewagę do końca dzisiejszego spotkania, ale życzmy, by żużlowcy Pergo Gorzów zdobyli wreszcie punkty batalii żużlowej ekstraklasy. Tomasz Bajerski zablokowany i teraz walczy z Jackiem Golobem. Szybszy motocykl Goloba na prostej i walczyć będzie. Oto pierwsze miejsce Tomasz Bajerski. Na miejscu trzecim Cegielski, stawkę zamyka Poprawski. Cegielskiemu coś nie najlepiej gra dzisiaj maszyna. Walczy z Cegielskim Poprawski i walczy Bajerski z Jackiem Golobem. Szybszy motocykl Jacka Goloba na prostej. Teraz wyrzuciło Goloba, ale i postawiło Bajerskiego przy krawężniku.